kurwa wyciągnąć z Jewa, a on się, a on z powrotem, no kurwa, co za naród zjebany, ja nie mogę, kurwa, kieruję zajebany. Bym tu nie wjechał osobowym autem. Widać, że to jest gnój. Gruziński kurwa zjebę. No to może jedzie ten? Nie, to nie ten. Mówisz, że... Ma Mercedes zajebany. Chuj, niech kurwa woła, ale ja czas tracę. Kurwa, no to, to trzeba być jeden, po prostu jeden. Tam słowa niecenzuralne. Kurwa, jak cię wyciągnie, a ty się wpierdolisz z powrotem od razu. Nie jutro, kurwa, od razu. Tam takie lecą niecenzuralne słowa, bo słuchajcie, tam sytuacja wygląda w ten sposób, że niedźwiedź jak wracał z miasta, to ten gościu był zakopany, przyszedł i poprosił, żeby go wyciągnął. I niedźwiedź go wyciągnął. I 2 godziny później ten facet przychodzi i dokładnie w tym samym miejscu on się zakopał ponownie, czyli on z tej drogi, która jest tam, niedźwiedź go wyciągnął tam do drogi. On wziął, nawrócił i wrócił z powrotem w to samo miejsce, w którym się przed chwilą zakopał. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Ja nie wiem, jak to nazwać. Normalnie słów brak. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my mieliśmy, już byliśmy prawie do końca spakowani, mieliśmy jechać na nową miejscówkę. My tu siedzimy 3 tygodnie, nie możemy się doczekać, żeby po prostu stąd wyjechać i co? Kolejną noc będziemy na miejscu. No, widzę, że przyjechał jakiś samochód, na szczęście terenowy, wygląda poważnie, więc może nas powyciąga. Panowie stwierdzili, że lepiej jak wszyscy wejdziemy do tego samochodu, żeby był cięższy, ale mi się wydaje, że wręcz jest przeciwnie, prawda? Tak na logikę z naszego doświadczenia, że czym cięższy samochód, tym łatwiej się zakopuje. No ale co kraj, to obyczaj, prawda? No nie przecinaj, spróbuj to rozwiązać. Oj, co, popróbować to rozwiązać. Kurwa, nowa lina. Nie chuj wyciągnął w ogóle, kurwa, stąd. Dzisiaj już siedzi, kurwa, na przodku zajebany. He's out, nie trzeba be out. Jego lewo wyciągnął, a ja jestem, kurwa, na brzuchu. Drifty. Oplem jest to lekki. Łodzi. Ten gościu, co przyjechał tym drugim samochodem, to w ogóle nie jest w stanie nas wyciągnąć. Wyciągnął tą osobówkę, a my tam zakopaliśmy się jeszcze głębiej. Kurwa!
kurwa wyciągnąć, zjeba, a on z powrotem, no kurwa, co za naród zjebany, ja nie mogę, kurwa, kieruję zajebany. No i dupa, ten gościu tą Toyotą, co przyjechał, to nie był w stanie nas wyciągnąć. Wyciągnął tą osobówkę i próbował parę razy i teraz nas wyciągnąć i generalnie zbiera się jechać do domu, więc my nie mamy zielonego pojęcia, co będzie dalej. Jak to było do przewidzenia, to oczywiście ten emergency samochód jest stanowczo za mały i za lekki, żeby nas wyciągnąć. Więc teraz wezwali jakąś inną ekipę, nie mamy pojęcia, czekamy dalej. Poranki już są coraz chłodniejsze, dlatego na śniadanie lubię coś ciepłego zjeść, jak jest zimno. I zrobiłam takie nie wiadomo co, bo to kolejny mój wynalazek. I tu są różne warzywa, takie, które mi zostały z poprzedniego gotowania. Miałam już ugotowaną na parze marchewkę i kalafior i do tego podsmażyłam paprykę, cebulkę, czosnek, imbir, dodałam kukurydzę i fasolę czerwoną z puszki i do tego ugotowana kasza quinoa. Niebo w gębie i samo zdrowie. Nareszcie mogliśmy wyjechać z Gruzji. Nie żeby nam się w Gruzji nie podobało, ale jeśli widzieliście wszystkie odcinki z tego kraju, to wiecie, że mieliśmy tu kilka niechcianych przygód i długi przymusowy postój.
nasza ostatnia noc w Gruzji i nie obyło się bez gruzińskiej gościnności. Znaleźliśmy sobie tutaj takie miejsce w polu, tam w jakiejś dróżce, jak widać, żeby nikomu nie przeszkadzać. Rozbiliśmy się na noc, rano wstajemy i pan przyjechał tutaj do pracy w polu. No i mówi, to tu jest moja działka, tam, i po drugiej stronie też. I mówi, ale co wy tu robicie? Ale czemu żeście do mnie nie zapukali? Przecież mogliście przyjść do mnie, bym was ugościł, mogliście u mnie spać. Po co spać w polu? No i mówi, no dobrze, to chociaż dam wam owoców, tak? I po prostu poszedł i nazbierał. Niedźwiedź mówi, daj mu najmniej, bo pyta się, czy mamy reklamówkę, torebkę, żeby do czegoś wrócić. Niedźwiedź mówi, daj mu najmniejszą, bo już tyle żeśmy nadostawali. Właśnie wczoraj robiłam konfiturę z tych pozostałych, które nam zostały z darów. No i dzisiaj mamy znowu. Ale to jest przepiękne. Więc dla wszystkich osób, które boją się podróżować, spać na dziko, naprawdę nie ma czego się bać. Dzień dobry. Ten dom, co żeśmy wczoraj prawie wjechali do niego. To jest mój maszyn. O. Bela. Masz, bo dałem tam z tobą. No, pani głuchu. Ona jest zaznaczona. Pokój, pokój. Ktoś cię zaprasza na herbatę, to nigdy nie jest tylko herbata, tylko zawsze z tego się zrobi cała uczta zaraz. A pan dalej dzwoni. Jesteś zanity, ja pozwolę ciebie. Pan tutaj obdzwania całą rodzinę i mówi, że ma gości z Polski. Görmüyor musun şekilini? Koyma zengi. Aha göründü mü? Ne to? Yok sen değil mi? Baba İngilizce tanışabilirsin, gör tanış. Quiet. No. Hello, hello again. Hello. My name is Alexandra. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you as well. My name is Shahnisa. Oh my God, I'm... Shaknisa. Yes, Shaknisa. It's very difficult for me to say. Atheist Martin, yeah. Atheist Martin, yeah. My grandmother usually. Usually. Zengeledim, benim dostlarım İngilizce şansı zengeledim götürmüyor telefonu. Tanıştın mı? He, это мама ее. Мама, дочка моя.
Hello, hello. Baku. Da, da, bak şu evde şahane sen mama. Mama. He he, el onu danıştırıyordum da ne? Yaxşı el onu istiyordum. Götüm örtelim. Nice to meet you. Она это больница работает там. No, she's at work. Ela. A my dopiero co po śniadaniu? Stay. No ale nie wypada i trzeba troszeczkę chociaż popróbować. No. O, nie. Be. Siuś. Siuś. No to jak gołąbki. Buradadılar aha. Tanış ay çantı kurban oğlum tanış. Hello. Hi. Hello. How are you? I am fine and you? We are fine. What's your name? My name is Shahisa. Okay. My name is Alexandra. Nice. I will be an English teacher when I grow up. Oh, that's absolutely wonderful. I wish you good luck. Yeah. Yes. I will be an English teacher when I grow up. I love you. Oh, this is perfect. I was an English teacher. I was an English teacher. I used to work as a teacher. No. Jedz i spadamy, mate. Muszę jeść na siłę, słuchajcie. To jest mniej więcej jak gołąbki, ale tak strasznie słone, że naprawdę ciężko przełknąć. Poza tym byłoby bardzo dobre, ale pan mi tutaj dolewa kompociku, który jest naprawdę super pyszny. Taki słodko-kwaśny, z takich śliweczek jak mirabelki. Oni z tych śliwek robią też taki zielony sos, który dodają do nawet mięs różnych potraw, jak one są zielone, te śliweczki, a potem jak one dojrzeją, to robią też z tych czerwonych kompot albo przeciery. Naprawdę bardzo, bardzo dobre. Вот здесь это корова, да. Большие коровы, да. О, кровки тут и са. Вот это волос, посмотри, гуси, самый хороший сорт. Гуси, гуси, посмотри. Ага, это другой сорт. Это волос, посмотришь, гуси, да? Это совсем другой сорт. Это самый сладкий бывает белый. Nasz rosyjski jest trochę taki kulawy i my nie wszystko rozumiemy. A tutaj pięknie tytoń organiczny się suszy. Очень спасибо. Вспаняла, пани, вспаняла.
Это дом мой брат живет, там вот тут вот. Это нет, это мой дом. Вот там. Daj mi swój paszport, że jak to wrzucę tutaj. Tak na gorąco szybko powiem, jak człowiek się odzwyczaił od przekraczania granic. Turlając się cały czas po tej strefie Schengen, gdzie tam przed COVID-em to w ogóle nikt niczego nie sprawdzał i nawet nieraz nie wiadomo było, w którym momencie przekraczamy granicę z jednego kraju do drugiego, to nagle jak znowu ktoś sprawdza papiery 10 razy, dokumenty samochodu i tak dalej, to wiecie, taki szok kulturowy, że człowiek mówi, ale co ty tam, ile będziesz czytał? Przecież studiują te papiery, nawet jak wszystko masz w porządku, to trwało, no mi się wydaje, chyba 2 godziny nam tutaj zeszło w sumie, no może 2 godziny nie, ale godzina to... Nie wiem, lekko godzinę czasu nam zeszło przekroczenie granicy i tak dziwnie też było, co kraj to obyczaj. Okazało się, że ja jako pasażer muszę przejść zupełnie innymi okienkami, więc musiałam wysiąść z samochodu najpierw na granicy gruzińskiej i przejść innymi bramkami, a niedźwiedź przejechał samochodem przez inne okienka i na końcu ja nawet mi nie pozwolono wsiąść do samochodu, dopóki on nie skończył. I później na granicy armeńskiej było tak samo, tak więc no, tak to wygląda podróżowanie w tych rejonach. Get lost, for fuck's sake. Bella, piss off, masz miejsce, for fuck's sake. Bella, oj. Ale ona musi widzieć. Co, ciekawa jest kurwa Armenii? Tak, ona jest ciekawa, jak Armenia wygląda. Fuck. I'm not. I'm just passing through.